Jeśli tak jak my złapnili jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Zapraszamy na Santiago Bernabeu. Z madryckiego Estadio Santiago Bernabeu witamy Państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu, na który wielu kibiców czeka z niepokojem. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mogą Państwo obejrzeć z nami mecz jednej z najlepszych lig Europy, La Liga. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Dobku, przedmeczowe analizy i prognozy można chuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między skrzydłami Thibaut Courtois. W obronie Evermin Baum wystąpi razem z Antonio Rüdigerem. Dalej Eduardo Camavinga oraz Bellingham zagrają na środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Już wiemy, jakim składem rozpocznie ten mecz Villarreal. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2 z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. No to zaczęło się. Juan Foyt. Villarreal ma teraz miejsce na skrzydle. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Vinicius. Wśród Bellingham może strzelać. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Villarreal pewnie będzie chciało szybko wrócić do swojej gry i poszukać wyrównania. Parejo. Piłka do Foyta. Raul Albiol. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę. A teraz będzie dobra okazja. No i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła się. Co za gol. No to mamy 2-0. Gerard Moreno. Gerard Moreno. Dani Parejo. Juan Foyt. Parejo.
I teraz zmiana posiadania. Eduardo Camavinga. Militão. Ferland Mendy. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. I Vinicius. Niedokładnie. Przejmują piłkę. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Dani Parejo. Teraz Arnaud Danjuma. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Piłka do Foyta. Raul Albiol. Gerard Moreno. Wspaniały popis umiejętności. Uwaga, okazja! Teraz co za sytuacja! Tak jest! Piłka w siatce! Teraz mają tylko jednego gola straty. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od jego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego pomoc. Parejo. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Okazja może być groźnie. Teraz będzie niebezpiecznie. Zatrzymał to. Co za przytomność. Mendy traci piłkę. Piłka do Foyta. Przerwał atak rywali. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Uwaga, dalej groźnie! Uwaga, strzał zablokowany! Bellingham przy piłce. Okazja teraz! Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Znakomite zagranie na dobieg. Bellingham przy piłce. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Jude Bellingham. Mendy. Eduardo Camavinga. Mendy stracił piłkę. Piłka do Foyta. Teraz Vinicius. Eduardo Camavinga. Udane wejście, traci piłkę. Parejo. Na skrzydle sporo miejsca ma teraz zespół Villarreal. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Dani Parejo. Parejo. Dani Parejo. Piłka do Foyta. Gerard Moreno. Tak się powinno stopować ataki rywala. Camavinga z piłką.
pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Piłka do Foyta. Juan Foyt. Brawo, dobry otwór, blisko własnej bramki. To padło zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Wychodzi na czystą pozycję. Nie rozwija strzał. Akcja przerwana, będzie wrzut z autu. Guardo Camavinga. Nic z tego nie będzie. Świetnie obrońca. Danjuma. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Niedługo zabrzmi gwizdek. To liczona tylko minuta gry. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Gwizdek sędziego. Zaczynamy drugą połowę. Właściwie już zaczęliśmy. Ciekawe, czy Real postawi na dowiezienie wyniku sprzed przerwy, czy będzie chciał dobić rywala. Real ma teraz miejsce z boku. Camavinga. Rzutka do Kyliana Mbappé. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Gerard Moreno. Zdecydowanie, ale czysto. Jude Bellingham. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Bellingham przy piłce. Federico Valverde. Może coś być z tego podania. Czy czymś zaskoczy przeciwnika. I bramkarz radzi sobie bez problemu. Gerard Moreno. Parejo. Raúl Albiol. Dani Parejo. Faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. Gerard Moreno. Piłka znowu w ich posiadaniu. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Gra Juda Bellinghama zapiera dzisiaj dech w pierwszym. Naprawdę imponujący występ. Od początku spotkania pokazuje najwyższą klasę. Bez żadnych wątpliwości mówimy o piłkarzu, który zrobił różnicę w tej pierwszej połowie dzięki bramce. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Gol! Mbappé nie do obrony! Zobaczmy ponownie.
wyśmienite zagranie lobą. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunąć. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego, jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Na tablicy wyników 3-1. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Gol! Umieścił piłkę w siatce! Mamy teraz powtórkę bramki. Możemy na spokojnie popatrzeć, jak tam naciskała obrona, ale cóż z tego? Taka siła, taka determinacja. Gra toczy się dalej, ale ta bramka dużo zmieniła. Villarreal złapał kontakt. Wciąż wierzy w dobry wynik. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Teraz piękne podanie górą. Uwaga! No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Będą od razu dwie zmiany w Realu Madryt. Dani Carvajal. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Wychadza linię obrony. Bellingham. Niesamowite! Co też teraz znowu bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. De Valverde. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Gerard Moreno. Danjuma. Villarreal nie utrzymał się przy piłce. Dani Carvajal. Carvajal. Teraz Valverde. Danjuma. Zagranie do Danjumy. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Danjuma. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Modric. Aurélien Tchouaméni.
Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Danjuma. Udane wejście, traci piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Piłka w siatce, raz jeszcze Real Madrid. Odskakują przeciwnikom, prowadzą dwiema bramkami. Spójrzmy na powtórkę gola, okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wypowiedzieć. W tej bramce jest 4-2. Do Foyta. Dani Parejo. Parejo. Juan Foyt. Dani Parejo. Gerard Moreno. Danjuma. No i po ataku dobra interwencja. Oj, dobrze ten mecz rozegrali gracze Realu, nawet bardzo dobrze. Czasu do końca tak mało, że przeciwnik nie zdoła już im zaszkodzić. Grali to, czego trener od nich oczekiwał i nie pozwalali przeciwnikowi nawiązać równej walki. Każdy znał swoje zadania na boisku i świetnie się z nich wywiązywał. Doskakiwali do rywala, przerywali jego akcje, a potem grali swoje. Zasłużony rezultat i gratulacje dla całej ekipy. Danjuma. Dobra piłka na dojście. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Powinien do tego dojść. Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do bramki. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Danjuma. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Danjuma. Chyba zgodzisz się, Jacku, z moją opinią. Wybitny występ. Oczywiście zabierze ze sobą piłkę na pamiątkę po zdobytym hat-tricku. Ręce same składały się do oklasków i do...